Zakochałem się w Lindsay, kiedy tylko ją spotkałem. To jej uśmiech tego dokonał. Ciepły i słodki, z iskierką psoty w oczach. Miała na sobie ten sam uśmiech, gdy trzymała nóż nade mną, gotowa wbić go w mój kark. Zerwałem się z kanapy w momencie, gdy zadała cios nożem. Rozcięła mi ramię i upadłem na stolik do kawy. Sięgnąłem do tyłu, by dotknąć rany i poczułem gorącą krew sączącą się między palcami. Obróciłem się i spojrzałem na nią. Jezu, kurwa Chryste! Lindsay, co ty robisz? Wyjąkałem. Patrzyła prosto przed siebie, nawet nie na mnie. Po prostu delikatnie uśmiechała się w nicość. Powoli opuściła głowę i spojrzała mi w oczy. Wszystko będzie dobrze, powiedziała. Obeszła kanapę dookoła. Powoli i z rozmysłem cały czas patrząc mi w oczy. Zsunąłem się ze stolika i wycofałem się od niej po dywanie. Lindsay, powiedziałem. Odłóż nóż. Nie będę się teraz z tobą pieprzyć. Odłóż go. Zrelaksuj się, kochanie, powiedziała. Podeszła do kanapy i podniosła stos papierów z koperty Briana. Wszystko będzie dobrze. Brian będzie miał się dobrze. Wszyscy będą pod opieką. Podeszła do mnie z papierami w jednej ręce i z nożem w drugiej. Cofnąłem się do odsłoniętej ceglanej ściany, a ból przeszył moje ramię. Wstałem, ciężko dysząc. Zatrzymaj się. Proszę, nie rób kolejnego kroku w moją stronę, bo będę musiał cię skrzywdzić. Nie wiem, co się dzieje, ale proszę, nie zmuszaj mnie do tego. Kocham cię, Lindsay. Proszę, przestań. Zatrzymała się metr ode mnie. Stanęliśmy w gęstej ciszy. Jesteś taki słodki. Warknęła chrapliwym głosem, który zmroził mi wnętrzności. Szkoda, że to musi się tak zakończyć. Rzuciła się na mnie, wymachując nożem przed sobą. Zrobiłem unik w bok. Złapałem ją za nadgarstek i zakręciłem w stronę ściany. Uderzyłem jej nadgarstkiem o cegłę, próbując uwolnić nóż. Poczułem chrupnięcie kości. Sapnąłem i spojrzałem na nią. Wciąż się uśmiechała. Odrzuciłem ją na bok, a ona upadła na podłogę. Leżała tam przez chwilę, a promienie jasnego światła padające z okien sprawiały, że wyglądała jak ze snu. Widziałem purpurowe plamy w centrum pola widzenia, a wysoki dzwoniący dźwięk wbijał się w mój mózg jak sopel lodu. Coś było nie tak. Wszystko było nie tak. To nie mogło się dziać naprawdę. Przycisnąłem dłonie do oczu. Pigułka. Coś było w tej pigułce, którą dał mi Brian i doprowadzało mnie do szaleństwa. Muszę się obudzić. Muszę się tylko obudzić. Oderwałem dłonie, a Lindsay stała przede mną. Uśmiech zniknął. Wydała z siebie gardłowy, zwierzęcy krzyk i zamachnęła się nożem na moją głowę. Uchyliłem się przed ciosem pod jej ramieniem i pchnąłem ją w talię tak mocno, jak tylko mogłem. Zachwiała się i wpadła na okno, które się roztrzaskało. Przekoziołkowała, po czym złapała się parapetu, gdy wypadała na zewnątrz. Podbiegłem do okna i złapałem ją za nadgarstek w momencie, gdy puściła parapet. Nóż zawirował i spadł na ulicę. Papiery Briana fruwały w powietrzu jak płatki śniegu. Lindsay spojrzała na mnie. Uśmiech zniknął. Wściekłość zniknęła. Została tylko ona. O mój Boże! Krzyczała. O mój Boże, co się dzieje?
Kurwa, kochanie, trzymaj się! Powiedziałem. Moje ręce były spocone i śliskie od krwi. Ścisnąłem mocniej i poczułem, jak kości w jej złamanym nadgarstku przekręcają się i pękają. Krzyknęła i szarpnęła ręką. Mój uścisk zsunął się do jej palców. Nie ruszaj się! Krzyknąłem. Nie ruszaj! Sięgnij drugą ręką! Nie mogę! Nie mogę! O Boże, nie pozwól mi spaść! Trzęsła się i łapała oddech. Próbowałem ją podciągnąć, ale moje ramię paliło i poddało się. Zsunęła się o kolejny centymetr. Ledwo trzymałem opuszki jej palców. Spojrzałem jej w oczy. Mokre, czerwone i przerażone. Poczułem, jak jej palce zsuwają się z moich. Proszę, wyszeptała. Potem się ześlizgnęła. Obserwowałem jej oczy przez całą drogę. Jej krzyk przeszył mnie na wskroś, a ona uderzyła o chodnik z dźwiękiem, który na zawsze pozostanie w moich uszach. Ludzie z ulicy krzyczeli i biegli do niej. Okrążyli ją, a jeden z nich uklęknął obok jej nieruchomego ciała. Spojrzał na pozostałych. Ona żyje! Krzyknął. Dzwońcie na 911! Pobiegłem do frontowych drzwi mieszkania. Chwyciłem płaszcz, by okryć ją na wypadek szoku i zbiegłem po schodach. Po drodze potknąłem się i wylądowałem na moim krwawiącym ramieniu. Jęknąłem i syknąłem przez zaciśnięte zęby, ale podniosłem się na nogi i biegłem dalej. Dotarłem do frontowych drzwi apartamentowca i otworzyłem je pchnięciem. Nie było jej. Obróciłem się i spojrzałem w obydwu kierunkach chodnika. Nie było Lindsay. Nie było tłumu. Nic. Ludzie chodzili w tę i z powrotem, jakby nic się nie stało. Przeczesałem włosy palcami. Co jest, kurwa? Wyszeptałem. Co jest, kurwa? Co jest, kurwa? Spojrzałem na drugą stronę ulicy. Stał tam mężczyzna w czarnym płaszczu i meloniku. Patrzyliśmy na siebie przez kilka długich sekund. Trzymał coś w dłoni. Było ciemno-niebieskie i miało kształt smartfona, ale było cienkie i przezroczyste jak szkło. Dotknął go, a ja poczułem coś w rodzaju wiertła, wwiercającego się między dwie połówki mojego mózgu. On to robi, pomyślałem. W jakiś sposób on to wszystko robi. Poczułem narastającą we mnie chęć, by przebiec przez ulicę i zatłuc go na gąbczastą miazgę. W myślach widziałem jego zakrwawioną twarz na chodniku, ale niesiony wiatrem kawałek papieru przylgnął do mojej nogi i wyrwał mnie z zamyślenia. Podniosłem go. To była notatka Briana z wcześniejszym „Uciekaj”. Ruszyłem wzdłuż chodnika. Podniosłem garść papierów rozrzuconych po betonie i pobiegłem. Kilka bloków dalej wszedłem do apteki. Ukryłem zakrwawione ramię pod płaszczem i kupiłem kilka środków pierwszej pomocy. Czy jest tu łazienka, z której mogę skorzystać? Zapytałem kasjerkę. Ale nie będziesz tam wstrzykiwał, co? Odpowiedziała. Wszedłem do łazienki i zamknąłem za sobą drzwi. Opatrzyłem ramię najlepiej jak potrafiłem i spojrzałem w lustro. Ból głowy wbijał się w czaszkę, a oczy zaczynały szczypać. Łyknąłem kilka ibuprofenów, ale wątpiłem, by to pomogło. Wyciągnąłem papiery, które ocaliłem z ulicy. Kilka rezonansów magnetycznych głowy z zakreślonymi, podświetlonymi poszczególnymi obszarami
zdjęcie satelitarne czegoś, co wyglądało jak duże miasto, choć nie mogłem określić, które. Kartka z listą nazwisk, na której rozpoznałem kilka osobistości ze świata polityki i mediów, oraz odręczną notatkę od Briana, która wyglądała jak ostatnia strona listu. Jak najszybciej opuścić miasto. Nie pakuj się, nie rozmawiaj z nikim. Po prostu wsiądź do samochodu i jedź do pobliskiego miasta. Tak jak mówiłem, musisz znaleźć Lafarge'a. Wtedy będziesz wiedział, co robić. Więc to chyba tyle. Jeśli to czytasz, możemy się nie zobaczyć przez jakiś czas. Może nawet nigdy. Po prostu wiedz, że zawsze byłeś moim najlepszym przyjacielem, nawet jeśli nigdy ci tego nie powiedziałem. Nie ma nikogo innego, komu mógłbym zaufać i zdemaskować tych sukinsynów, zanim będzie za późno. Odniesiesz sukces tam, gdzie ja zawiodłem. Wiem o tym. Dobra, dość tego. Cokolwiek zrobisz, znajdź Lafarge'a. Brian. Czułem się tak, jakby skrzypiąca kreda drapała mnie po czaszce i miałem wrażenie, że głowa zaraz pęknie na pół. Odwróciłem notatkę. PS. Przepraszam za tę pigułkę. Trzyma ich z dala od głowy, ale ma paskudne skutki uboczne. Spojrzałem w lustro. Z kącika mojego oka sączyła się oleista, czarna ciecz.